gdybym ja w tym wieku przeklęła przy rodzicach. Ja muszę wszystko wiedzieć i obczaić, żeby było jak najlepsze i najlepszy deal. Nie wiem, czy widać, ale słuchajcie na pewno. W ogóle zobaczcie, wszędzie Council wymienia dachy. Wszędzie, oczywiście oprócz domów wykupionych. A on mówi, nie, mam. Mam. Po co mi? Co, nie złapałaś wiewiórki? Nie złapałaś? Ale wydarła za wiewiórką. Patrzcie, jaka jesień u nas już piękna. Ty też już taki jesienny jesteś. Ja jestem zimowy już, zobacz. Już opalenizny ci nowej trzeba. Jeszcze 2 miesiące i będzie. Półtora. I będą mówić do mnie, Muzungu! Gdzie wiewiórka? Już tak radzie trochę żyjemy tym Zanzibarem, co? Trochę? Kiedy zabukowaliśmy? W lutym? No hotel niedawno tak naprawdę, żeśmy się zdecydowali, a loty kupiliśmy chyba w styczniu, styczniu-luty. No, także już sobie planujemy, co chcemy zobaczyć. Sylwia przysyła mi zdjęcia z safari, mówi, że przeżycie zajebiste. Co, lecimy. Także chyba polecimy na to safari. A na jeden dzień. No, szkoda mi ten. Dopiero co mówiłeś, że chcesz na noc koniecznie. No, na jeden dzień albo z noclegiem. Zobaczymy jeszcze. Jezu, mówię wam, on tak zmienia zdanie, jak chrągiewka normalnie. A od kogo się uczę? Nie ode mnie. No, nie wiem. Na pewno nie ode mnie, także... Ja wiesz, że wszystko muszę obczaić i zobaczyć, co jest najlepszą opcją. Tak samo jak kupuję auta, ja muszę wszystko wiedzieć i obczaić, żeby było jak najlepsze i najlepszy deal. To się od ciebie uczę. No to bardzo dobrze, że się ode mnie uczysz szukania najlepszych ofert. No. O to chodzi. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. Look at me like I'm different. Still you stay 'cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I. Moi drodzy, mam taki problem z włosami, mam tak przesuszone włosy, końcówki włosów. Myślę, że to wszystko jest przez, wiecie, jeszcze Zanzi, Dominikanę, słońce, piasek, gorąc. Także zastanawiałam się nad jakimiś dobrymi szamponami. Niestety Anwen używam, nic mi się nie dzieje, nie pomaga mi. Także olejowanie też tak nie do końca mi pomaga. Także porozmawiałam sobie z moją znajomą Olą i zastanawiałam się nad Olaplex, ale Ola mi przypomniała o Kerastase. Także spróbujemy Kerastase. Ja wiem, że to jest L'Oreal. Pomijmy ten fakt, ale naprawdę mam taki susz na włosach, że musiałam czegoś spróbować. Także wzięłam sobie tą wersję mocno nawilżającą, z tą odżywką zamiast maski, która też przy okazji włosy, że tak powiem, rozplątuje. Nie rozplątuje, tylko po prostu łatwiej się rozczesuje. Także zobaczymy, jak mi się to spisze. Tak, mocno nawilżające włosy. Do włosów bardzo suchy wzięłam. No i do tego też przy okazji dostałam 2 próbki. Akurat sobie wzięłam do włosów kręconych, także też wam dam znać, jak się spróbowałam, chociaż po próbkach za dużo wam nie powiem. No i kupowałam na oryginalnej stronie Kerastase, bo akurat były najbardziej korzystne ceny. Także no, także tak, dam wam znać. Jeśli macie doświadczenia z ową marką, to napiszcie mi jak. Kiedyś używałam olejku właśnie do włosów kręconych z Kerastase i był bardzo, bardzo dobry. Ale to już było dawno, dawno temu. Patrzcie, wyszłam na dwór, bo widzę z domu, że jest tak ładne różowo, że tak powiem. Gdzie jest piątek 13, ale trawką pachnie. W ogóle nie wiem, czy widzicie tutaj, widzicie? Leci już u kogoś ogrzewanko. U nas też już raz było, ale się skończyło, ale przepięknie. Patrzcie, będzie ostatnio kosił trawy i zobaczcie, ile trawy znowu. Zobaczcie, co się tu dzieje z pomidorami. Patrzcie, mamy pomidorów, one wszystkie nam zamarzą. Zaraz pozbieram to, co mamy. Czy tam jest się robi zaraza? Zimna pewnie, no zobaczcie, mamy tysiące pomidorów. Ja pierdzielę. Ajajaj. Takie okazy. Albo zerwę, ale nie są gotowe wszystkie. No to mogę zerwać. No, tam widzicie, chory jest. A tam tysiące. Ile liści, ile wszystkiego, kwiaty jeszcze. Szok. No hej, hej, moi kochani. Co prawda wieczór i jakość słaba, ale muszę wam coś powiedzieć. Właśnie chodzę sobie z lunką. W ogóle zobaczcie, wszędzie Council wymienia dachy. Wszędzie, oczywiście oprócz domów wykupionych. No, ale dobra, mniejsza z tym. Ale co chciałam powiedzieć, to właśnie sobie spaceruję z lunką i tam z tyłu jest mama
z dziećmi, a to jak fajnie wygląda dom na sprzedaż. I tak wiecie, tak że może od razu się ktoś domyślić, czy domy obok są prywatne, czy z kancelów. Nie ma nic z tym złego, absolutnie, ale można bardzo różnie trafić, tak bym chciała powiedzieć, ale właśnie z tyłu jest kobieta z dziećmi, te dzieci może mają 6 lat, 8 do 10. Ona stoi z fajką, pali fajkę na dworze, no to chyba w domu nie pali, czyli tyle dobrego. A te dzieciaki się bawią, no mówię tak, myślę poniżej 10 roku życia. I tam sobie pokrzykują, you idiot, you pig. A matka między nimi stoi i się śmieje i dopinguje. Gdybym ja w tym wieku przeklęła przy rodzicach, to nie wiem, co by to było. Nawet by mi, wiecie, ze względu na szacunek, nie pozwoliłabym sobie na coś takiego. A tutaj dzieci, bawiąc się przy mamie, tak właśnie sobie pogadują, na co mama im wtóruje śmiechem. Tak więc tak wychowujemy dzieci tutaj właśnie. Gdzie nie, gdzie nie chcę, nie chciałabym powiedzieć, że w Anglii, bo nie chciałabym oczywiście generalizować, bo to też tak nie może być, że akurat tutaj, tu wszyscy w Anglii tak robią, absolutnie tak nie jest, no ale dosyć często się spotyka, tak samo często się spotyka właśnie jak rodzice idą z dzieciakami, dzieciaki są niesforne i nieraz słyszałam, jak mama krzyczała you f***ing idiot albo you f***ing run do dzieci, o I'm gonna f***ing slap you in a minute. Nie będę wam tutaj może tłumaczyła wszystkiego, bo nie wypada. Dobra, idę podnieść, bo Luna robi kupę. A co to ty już się tutaj w Halloween bawisz? Duszkiem moim jesteś? Duszkiem kłębuszkiem? Co, wyprowadzić cię? Chcesz wyjść? Chcesz wyjść? No dopiero byłyśmy, dopiero wróciłyśmy, także jedynie co to do ogrodu. Chcesz wyjść, tak? No to już ciebie biorę. Ty mój duszku, kłębuszku. No hej, hej, kochani, witajcie z mojej kuchni, ja w takiej dziwnej pozycji, bo nie mam was tutaj jak ogólnie w ogóle postawić. Ja właśnie biorę się za herbatkę, będę robiła herbatkę, bo jestem chora, zresztą chyba widać. Może, nie wiem czy widać, ale słuchajcie na pewno. Załatwiałam się, powiem wam, na szkoleniu, wszyscy po kolei chorowaliśmy, każde jedno z nas było chorych. Wszyscy, wiecie, jeździliśmy wszyscy w jednym pokoju, spędzaliśmy czas i od jednego do drugiego przechodziły zarazki, bakterie, no ale no, tak to bywa, tak to wygląda. Także biorę się za herbatkę, już wam pokażę. Ostatnio kupiłam taką fajną w TK Maxie, taką o tutaj zieloną, Taste of Natural Confidence jest napisane, nie wiem dlaczego, i ona jest z pomarańczami i z mandarynką. Także wezmę sobie ten mój duży dzbanek, ulubiony ostatnio, na zimowe miesiące i zrobię sobie z dwóch torebek. A ogólnie, jako że właśnie składam vloga, i że też szykuję się na prezentację, bo mam jutro dwie prezentacje. Chciałabym wam tylko powiedzieć, że weszły dzisiaj 13 raty 0% na Thermomixa. Nawet na 36 miesięcy. Także ostatnio było 12, a teraz na 36 miesięcy. Także Thermomix może być wasz za 34 funty miesięcznie. Bez depozytu w ciągu 5 dni będzie u was. Także serdecznie zapraszam. A ja, herbatka. Po herbatce na noc takie coś sobie zrobię. I jeszcze chciałam wam coś pokazać. Bardzo, bardzo męczył mnie kaszel właśnie tak ostatnio. I moja znajoma powiedziała, że to jest najlepszy syrop. Nocna nurse, pielęgniarka. Ponoć najlepszy. Bardzo się zdziwiłam smakiem, bo jest miętowym. Także na maksa się zdziwiłam smakiem, bo jest miętowym. Ale naprawdę nie taki miętowy obrzydliwy, tylko taki miętowy fajny. Naprawdę fajny, także spoko. Nawet smaczny i powiem wam, że troszeczkę pomaga. Kupiłam też krople do nosa i już wam pokażę, które mi tutaj służą, bo nie wiem, czy wam mówiłam, że zawsze używałam tych polskich, chyba wam pokazywałam, a teraz właśnie już się skończyły niestety. Ostatnie, co miałam, to się okazało, że już są po terminie, także nie będę takich rzeczy do nosa używała po terminie. I Radek mi kupił z Wixa, poczekajcie. Tak się one tutaj prezentują, także jeżeli macie taki problem jak ja, że mając katar nie uśniecie, no to bardzo, bardzo wam polecam, bo są naprawdę dobre. Proszę, bo każdemu spanie z katarem sprawia wielki, wielki problem. I uwierzcie lub nie, ale ja ten dzbanek herbaty wypiję sama.
Sama saniteńka. Fajny jest ten dzbanek, bo on trzyma temperaturę. Wydawałoby się, że nie, ale fajnie utrzymuje temperaturę. Zaraz jak mi tutaj troszeczkę się ta herbata zaparzy, zostawię ją na jakieś 4 minutki. Dodam troszkę cynamonu, dodam troszkę miodu, dodam troszkę cytryny, mimo że jest tutaj już cytryna i już sobie robię taką zimową herbatę, bo naprawdę pogoda wręcz zachęca do tego, żeby w jakiś sposób się rozgrzać. Na zewnątrz jest 9 stopni, tak jak Wam pokazywałam ogrzewanie u kogoś hula, a jeszcze Wam coś chciałam pokazać, bo mam do wyczyszczenia też dzisiaj piekarnik i już Wam pokazuję, co kupiłam. Wyglądam jak rozczochruch, ale nieważne, jestem rozczochruch, o. A jeszcze co Wam chciałam pokazać właśnie, to co kupiłam. Po raz pierwszy kupiłam coś takiego Hop Cream Cleaner z Astonisha, to jest. I on właśnie jest taki niedrabiący, oczywiście to jest Astonish, też jak widzicie pomarańczowo-cytrynowy, nie, cytrynowy tylko. Także zobaczymy, jak się sprawdzi na ten nasz piekarnik, bo wiecie, mamy te takie przypalone, ja czytam, od czego w ogóle to jest, bo ja przecież zawsze używamy czystych garnków, wiecie, o co chodzi? A takie rzeczy się robią od mokrych garnków, jeżeli nie są wytarte, to centralnie się jakoś tam spala z może jakimiś tam, nie wiem, pozostałościami z czegoś z garnka i dlatego się tworzą takie trudne do usunięcia, wiecie, taki osad trudny do usunięcia. Wiele z Was mówiło mi, żeby kupić taki skrobak, ale na razie jeszcze zobaczę sobie z tym, może mi się uda. A na górę do łazienki to jest niby Grease Scrubbing Pad, on jest też nie drapiący. A czemu on mi zamoka na deszczu? Takie coś, powiem Wam, i to wzięłam na górę, nie tutaj do piekarnika, ale wzięłam to na górę do szyby prysznicowej. Bo szyba prysznicowa, my tutaj mamy dosyć twardą wodę, z Radkiem się zastanawiamy, żeby założyć taki filtr do wody. Jeśli macie coś takiego tutaj, taki gówny, żeby wszędzie w kranie leciała taka woda, wiecie, sfiltrowana, zmiękczająca i uzdatniona, to dajcie znać, gdzie byśmy się mogli odezwać. Sprawdzone tylko, bo to kosztuje pieniądze, żeby faktycznie, jak już wydamy, żeby to w miarę było ok i żeby działało i żeby przynosiło jakiekolwiek efekty. Także jeśli macie takie rzeczy, to podzielcie się. Patrzę, czy mam jeszcze tutaj jakieś nowości, które Wam mogłabym pokazać, które ostatnio kupiliśmy, ale chyba nic nie kupiliśmy ciekawego, fajnego. Nie kupujemy rzeczy. Nie kupujemy rzeczy, staramy się nie kupować. Znaczy, musimy kupić jakieś tam płetwy, maskę, takie pierdoły do Zanzibaru. Znaczy, nie musimy, ale chcemy. A tak to nie kupujemy. Ja Wam powiedziałam, że ja się oduczyłam wydawać kasę i jest mi z tym bardzo, bardzo dobrze. Naprawdę. Nie wiem, czy Wy kojarzycie, my kiedyś z Radkiem mieliśmy tak, ale ja przypuszczam, że to były moje takie stany, zwłaszcza po in vitro, ja sobie chciałam po prostu jakoś wynagrodzić te wszystkie niepowodzenia, te wszystkie moje smutki, te wszystkie moje starania, wiecie, ten cały stres, to wszystko. I pamiętam, że my żeśmy co tydzień wychodzili i my co tydzień wydawaliśmy 200-250 funtów. Na nic, na pierdoły! Na pierdoły, na ciuchy. To była po prostu taka moja terapia, wiecie, zakupowa, że tak powiem. A tak naprawdę ani tych ciuchów nie nosiłam. Później je sprzedawałam. W ogóle paranoja. Także teraz nauczyłam się, już wiecie, o tym mówiłam Wam, podczas COVID-u głównie się nauczyłam nie wydawać pieniędzy, a nie tylko dlatego nie wydaję tych pieniędzy, że podczas COVID-u, ale właśnie myślę, że już dojrzałam, już się troszeczkę uporałam ze swoimi demonami, że tak powiem. I jakoś mi tak teraz łatwiej. I nawet mnie nie bawi wydawanie pieniędzy na jakieś bzdury, naprawdę. Naprawdę. No ostatnio kupiłam te buty, co Wam pokazywałam, ale to były buty od długiego, długiego czasu. Ostatnio byliśmy też w TK Maxie zarąbiste, buty widziałam. Świetne, przymierzyłam, świetne, świetna cena, ale mówię, nie, mam, po co mi? I nie wzięłam. Także jestem z siebie dumna. With the way we are and the way we lose it, there's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about. Dzisiaj się z Radkiem śmiałam, że idzie zima i najczęściej używany gadżet u nas w kuchni dla mnie z rana, taki najmniejszy gadżet, to jest właśnie ta wyciskarka, widzicie, z Ikei do torebek z herbaty. No świetne jest, wiecie, całą esencję, wszystkie te reszki herbatki, co tutaj są, możecie sobie docisnąć. Niby zieloną herbatę można nawet do 3-4 razy zaparzyć, ale ja to robię tylko raz. Tutaj do tego dzbanuszka dorzucimy cytryny. Nie mam żadnych pomarańczy, ale nie szkodzi, także dorzucam cytryny. Pół cytryny skroiłam. Dodaję też pół laski takiego dużego cynamonu. Uwielbiam. O, to już będzie takie pyszne. I jeszcze troszeczkę poczekam, aż jeszcze troszkę bardziej mi ona ostygnie.
i dodam tego miodu. Cud, miód i jagoda, to jest, już Wam pokazywałam, kupiliśmy w polskim sklepie, to jest, to są miody, jak one się nazywają? Sądecki Bartnik. Do zwykłej herbaty robiłam i powiem Wam, że mi zbytnio nie smakowało. Nie wiem, jakieś takie... Nie czułam miodu, o, może w ten sposób. Ale dodam tutaj sobie łyżeczkę taką czubatą na taki litrowy dzbanek i zobaczymy, może łyżeczka to może za mało, o, może w ten sposób. Także może poczuję i jak ten skończę, w sumie poczekam na moją mamę i zaczniemy miód z Dominikany. Mam nadzieję, że będzie przepyszny. Wiecie, nie wiem, czy Wam mówiłam, ale że mój tato miał pszczółki i mój tato robił miód sam. Wiecie co? Ja kończę sobie tą herbatkę, idę dla Was montować tego vloga. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Zostawcie po sobie jakiś znak w komentarzach. Znowu, chyba ostatnio daję jeden film na tydzień, jak się nie mylę. Ta treść, którą widzicie, to jest przed tym, jak teraz tutaj z Wami rozmawiam, to jest nagrana troszeczkę prędzej, z kilku dni. Ale no, jest jak jest, chwilowo, ale już wracam do... Powinnam wrócić do takiego w miarę normalnego życia, jeśli chodzi o zmianę, o pracę, także mam nadzieję, że i będzie mi tutaj więcej. Pozdrawiam Was ciepło i co, do zobaczenia. Obejrzycie ten film za jakieś 2 godzinki. Jest teraz 18, czyli 19, u Was 19, 20, 21. Jak obejrzycie to, tak jak mówię, zostawcie po sobie jakiś ślad, dajcie znać, czy już też palicie w domu to, jak to widzieliśmy przed chwileczką u naszych sąsiadów. Buziaczki kochani, pa pa!